Remont oddziału, gdzie zmieniliśmy wszystko, czyli od początku od mury zostały pozmieniane, pozmienialiśmy sprzęt, pozmienialiśmy układ pomieszczeń, także generalny remont został przeprowadzony, gdzie przeszliśmy od normalnego oddziału typowo łóżkowego do oddziału typowo zabiegowego. Wcześniej pacjentów przewoziliśmy na blok operacyjny, jak potrzebowaliśmy wykonywać operację. Oddział mieści się na 6 piętrze, więc w związku z tym windą musieliśmy zwozić pacjenta na parter, tam na parterze na duży blok operacyjny pacjenci byli wywożeni, więc ten czas przewożenia pacjenta był bardzo długi. Sam zabieg bardzo króciutki, bo około kilku minut, a przewożenie pacjenta około 20-30 minut trzeba było liczyć, czyli w ciągu godziny tak naprawdę można było wykonać jedną operację. W tej chwili po remoncie troszeczkę zmniejszyliśmy liczbę łóżek. Mamy w tej chwili 11 łóżek, ale dołożyliśmy kilkanaście, bo 15 foteli pooperacyjnych takich dla pacjentów dla pobytu dziennego i uruchomiliśmy duży blok operacyjny z dwoma salami operacyjnymi. Co jest ważne, to ten blok jest w oddziale, czyli pacjent nie ma w ogóle tego czasu komunikacji z sali chorych na blok operacyjny, bo praktycznie wychodzi z sali i już wjeżdża na blok operacyjny. To z kolei nam pozwoli na przyspieszenie realizacji procedur zaćmowych, bo będziemy mogli na tej zmianie do południa realizować 15 zaćm na jednej sali, czyli można sobie policzyć, jak dużo tych procedur będziemy w tej chwili robić. Dodatkowo druga nasza sala operacyjna to jest taka typowo sala ostra, przygotowana do operacji w trybie ostrym z pełnym znieczuleniu i tam będziemy realizować te procedury już wysokospecjalistyczne, witrektomie, ale i również przeszczepy. To będzie wszystko realizowane w tej drugiej sali i nie będzie to kolidowało z kolei z tą pierwszą salą, w której w tej chwili jesteśmy, gdzie będą realizowane procedury zaćmowe, czyli pacjenci w trybie planowym będą w sposób niezakłóceni przyjmowani, będą realizowane zaćmy. I tak jak kiedyś w tym starym systemie pacjent trafiał do szpitala, musiał być hospitalizowany, musiał leżeć po tych zaćmie, tak w tej chwili pacjenci po przyjęciu do szpitala, wykonaniu procedur wstępnych, wykonaniu zabiegu operacyjnego do 3 godzin opuszczają mury naszego szpitala. W związku z tym myślę, że będą bardzo zadowoleni z tego komfortu, ale i tego czasu operacji. Same koszty realizacji zadania, to po pierwsze zadanie było realizowane z regionalnego programu operacyjnego tutaj województwa opolskiego i tutaj dzięki przychylności pana marszałkowi mogliśmy to zadanie realizować. Ponad 4 miliony złotych zdobyliśmy z środków finansowych z regionalnego programu operacyjnego, no i musieliśmy dołożyć też swoje pieniądze, bo 2 miliony szpital wyasygnował z własnych środków, a to nam z kolei pozwoliło, wydatkując 6 milionów, na gruntowną przeorganizowanie oddziału i stworzenie nowych warunków, takich, które pozwoli pacjentom przebywać w komfortowych warunkach, ale i też pracownikom, bo ważne jest to, żeby pracownicy też mieli bardzo dobre warunki pracy, żeby wykonując te trudne dyżury też mieli możliwość realizowania tego na dobrym sprzęcie i w dobrych warunkach. Całość myślę, że spotka się z zadowoleniem pacjentów. Myślę, że pacjenci, którzy będą tutaj trafiać, będą zadowoleni, że w takich warunkach będą przyjmowani. Świetny standard opieki w trybie dziennym, świetny standard i organizacja, która wychodzi naprzeciw oczekiwaniom pacjentów. Dzisiaj pacjenci oczekują szybkiej, sprawnej interwencji medycznej, co na pewno ten oddział zapewni. Działalność w trybie dziennym i możliwość wykonywania kilkunastu, a może nawet i więcej zabiegów dziennie, to jest wielka szansa dla mieszkańców naszego regionu, aby szybko i sprawnie uzyskali niezbędną i potrzebną pomoc. Także cieszę się bardzo, że te godne warunki pobytu tutaj w tym szpitalu także temu będą sprzyjały. A bezpieczeństwo pacjentów i możliwość zaangażowania całej załogi w pracę tu na miejscu, na oddziale okulistycznym, to jest wielka zaleta. Jeszcze o jednej rzeczy trzeba wspomnieć. Dwie sale operacyjne, które są dostępne tutaj dla lekarzy okulistów na oddziale okulistyki Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego, zwalniają jedną salę operacyjną na głównym bloku operacyjnym, co pozwala na lepsze wykorzystanie potencjału tej sali. Okulistyka będzie zajmowała sale operacyjne u siebie na oddziale, natomiast sala na bloku operacyjnym będzie wykorzystana dla potrzeb ogółu, czyli jeszcze poprawi się możliwość wykorzystania świetnego potencjału tego szpitala.